On po prostu jest kronikarzem kolejnych klęsk, kolejnych niepowodzeń armii rzymskiej. Świat rozpada się na jego oczach, więc już jest synem swoich czasów. To jest taki bardzo popularny sposób narracji, swoją drogą przejęty przez Tolkiena we Władcy Pierścieni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jest kościół w grecko-rzymskim świecie, a przed Państwem... Bartosz Kołoczek. I książka Kamil Żółtaszek. Bartku, jak świat światem, różne imperia dochodziły do szczytu swojego rozwoju, po czym następował okres stopniowego, a czasami szybszego upadku. Dla Imperium Rzymskiego drugi wiek to jest czas takiego maksymalnego rozwoju, czas rządów dobrych cesarzy, ale kolejne wieki to są czasy mniejszych, albo większych kryzysów. Aż w końcu w V wieku widzimy ustanie tej rzymskiej państwowości, przestaje gromadzić się na zachodzie senat, zaprzestano wybierania cesarzy. Jak Rzymianie widzący najazdy barbarzyńców, takie czy inne kryzysy reagowali? Jak wyobrażali sobie przyczyny tego, co się dzieje? Od strony świeckiej sytuacja była prosta. Reagowali wybierając uzurpatorów, a więc lepsze modele cesarzy, którzy lepiej sobie skuteczniej poradzą z stojącymi przed cesarstwem zagrożeniami. Od strony takiej filozoficzno-duchowej szukano winnych. Winnymi mogli być albo wyznawcy nowych kultów, nieznanych do czyst czas w państwie rzymskim. Mieliśmy odcinek o sporze... O ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Tak. No więc oskarżano na przykład chrześcijan i, i zerwanie z tradycjami dawnymi kultami, pukańskimi kultami rzymskimi. Chrześcijan oskarżano zwłaszcza o upadek Rzymu w 410 roku. Gdy zostaje... To był najazd, ten słynny gotski najazd, prawda? Najazd gotski, ale trzeba pamiętać, że Alaryk był oficjalnie dowódcą rzymskim. Oddziałów sprzymierzonych, tak zwanych federatów. On po prostu usiłował, nie tyle chciał wykroić sobie kawałek, kawałek kraju i stworzyć jakieś królestwo, co bardziej wymusić na cesarzu lepsze warunki fedus, czyli układu sojuszniczego. Po prostu Walczył o wyższą stawkę. O Rzymianie wierzyli w tak zwaną Pax deorum, pokój bogów. Wierzyli, że jeżeli y, obywatele zachowują właściwy stosunek do bogów, składają ofiary, bogowie odwdzięczają się dobrobytem, zsyłanym obywatelom, pewną stabilizacją. W myśl tych łacińskich słów do ut daje, abyś dał. Jeżeli chrześcijanie nie chcieli składać ofiar pogańskim y, bożkom, jakby automatycznie. E, jawili się w oczach Rzymian pogan jako winni. E, jak sami chrześcijanie reagowali na oskarżenia, które pojawiały się pod ich adresem? E, można powiedzieć, że upadek Rzymu w 410 roku, pierwsze zdobycie wiecznego, jakby się wydawało, miasta. Urbs to, eterna. Tak, do takiej sytuacji nie doszło od ponad 700 lat. Ostatni raz 700 lat w czwartym, na początku IV wieku przed Chrystusem został przez Galów zajęty. Więc po 700 latach to wydarzenie odbyło się wielkim szokiem na całym świecie, i out, takim pozytywnym dla nas efektem tamtych wydarzeń jest pojawienie się wielu wybitnych dzieł literackich, które w jakiś sposób starają, starają się wytłumaczyć to zjawisko, w tym dzieł chrześcijańskich. Święty Augustyn Sipony pisze w związku z upadkiem Rzymu Państwo Boże. Dzieło, w którym dowodzi, że w którym zrywa w ogóle z mitem wiecznego Rzymu, w którym nawiązując do teorii o następujących po sobie imperiach, jedno upada, pojawia się drugie, dochodzi do szczytu, upada, pojawia się kolejne, taka sztafeta imperium, imperiów, Święty Augustyn twierdzi, że są dwa, dwie, jakby, dwie rzeczywistości. Państwa ludzkie, takie jak Rzym, które, nawet jeśli wspaniałe, największe i długotrwałe, prędzej czy później muszą ufać, upaść, bo są państwami niedoskonałymi, obarczonymi wszelkimi błędami ludzi. I państwo boskie, inna rzeczywistość, państwo, do którego wszyscy powinni dążyć, które nigdy nie upadnie, w którym będzie panowało wieczne szczęście. I o tym powinien pamiętać chrześcijanin. Paweł Orozjusz, czy też Orozjusz, zwany do niedawna często Pawłem, Orozjuszem, uczeń świętego Augustyna, napisał z kolei dzieło historyczne. Siedem ksiąg przeciwko poganom, w których dowodził, przedstawiał historię rzymską od czasów najdawniejszych, a po czasy sobie współczesne, szczególny nacisk kładąc na klęski ponoszone przez Rzymian. W tym celu chciał dowieść. Że, że Rzym nawet przed pojawieniem się chrześcijan był państwem, które ponosiło klęski, ale Rzymianie potrafili się z tego ocząsnąć, więc to nie kwestia religijna, nie chrześcijaństwo jest powodem rzymskiego kryzysu, ale to są inne, inne przyczyny. Tak na marginesie pamiętam, że nieżyjący już profesor Aleksander Krawczuk nie miał dobrego zdania o Decivitate Dei Augustyna, twierdząc, że z tego dzieła. Przebijają się e, resentymenty manichejskie Augustyna, ale to na marginesie zupełnie. <y> Bartku, w jednym z odcinków mówiliśmy o Brytanii jako pewnym krańcu e, imperium rzymskiego, o tym jak. E, Kryzys Imperium Rzymskiego wyglądał tam, ale to przecież nie jedyny kraniec Imperium. Mamy na zachodzie jeszcze jeden kraniec, współczesną Portugalię. I tam bardzo interesującą postać, świętego e, biskupa, z tego co pamiętam, Flawii Akwe, Żółtych Wód. Czy nawet Złocistych Wód. Czy nawet czy Złocistych Wód. Kto to był i dlaczego ta postać jest taka ważna i dlaczego określamy go w tym odcinku mianem Kronikarza Końca Świata? Hydatius, takie było jego imię, to członek elity elity lokalnej. On w, żyjący w V wieku Powiedzmy pierwsza połowa V wieku, gdzieś do roku 468. Jako dziecko odbył bardzo ważną dla siebie wy... wyprawę, pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Widzimy, że w tamtych Róg czasach. Ruch pielgrzymkowy istniał. Róg, pielgrzymkowy jak najbardziej kwitnął. Nie było to nic nadzwyczajnego, że mu, dziecko w zasadzie z rodzicami z jednego końca imperium. Jedzie na drugi końc Imperium do Ziemi Świętej. To wydarzenie odcisnęło ogromne piętno na dalszych losach Hydacjusza, bo on w czasie tej pielgrzymki, poza tym, że odwiedził miejsca święte, najbardziej wspomina to, że poznał kilku biskupów, świętych, w tym świętego Hieronima. Człowieka, który już był w tym czasach żywą legendą, który był autorem najpopularniejszego, najbardziej wpływowego przekładu Biblii. Na, na marginesie na człowieka niełatwego charakteru. Nie, to był człowiek trudny w obyciu i ostatecznie znalazł dla siebie dopiero na pustkowiu pod Betlejem miejsce na świecie. Ale to był wybitny tłumacz. To był autor kroniki wielkiej, powszechnej, w których przedstawiał dzieje od stworzenia świata aż po. Aż po czasy Teodozjusza Wielkiego. Mały Hydacjusz nie mógł mieć świadomości, że on jako dorosły człowiek będzie kontynuował dzieło wielkiego Hieronima. Swoją drogą, święty Hieronim jest patronem tłumaczy. Bo Szeba. Hydacjusz rzeczywiście kontynuuje dzieło tak, Hieronima tak, tak, odnośnie do przedstawiania chronologicznych wydarzeń no, tego późnego okresu Cesarstwa Rzymskiego. Tak, stosuje nieco inny system datacji, tak zwaną erę hiszpańską. Od rzymskiego podboju, ale zasadniczo idzie drogą świętego Hieronima, choć nadaje pewien swój własny, osobisty rys tej kronice. Po powrocie z tej pielgrzymki dochodzi do wielkiego najazdu barbarzyńców na Hiszpanię. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o załamaniu, się, o załamaniu się rzymskiej granicy na Renie. Swebowie, Wandalowie, Alanowie przedzierają się od roku 406 przez całą Galię by dotrzeć wreszcie do Hiszpanii, do rodzimej krainy Chydacjusz. On był z prowincji Galecja, ale Hiszpania jako, jako diesezja, jako wielka kraina. To musiało być bardzo ważne wydarzenie dla tamtejszych mieszkańców, bo Chydacjusz odnotowały nawet, jaki to był dzień tygodnia. Pisze tak, pod rokiem 409. Alanowie, Wandalowie i Swewowie wkroczyli do Hiszpanii w roku 447 ery hiszpańskiej. Według jednych stało się to cztery dni przed kalendami Według innych cztery dni przed idami października, czyli 28 września albo 12 października, we wtorek, za ósmego konsulatu Honoriusza i trzeciego konsulatu Teodozusza, syna Arkadiusza. Więc w różnych miejscach pewnie w różnym momencie odnotowano pojawienie się barbarzyńców, ale dzień zanotowano konkretny i dzień tygodnia. Cały świat Hydacjusza, w który on dopiero jako młody człowiek zaczyna wchodzić, lek w gruzach. Przewraca się jak do kart. Barbarzyńcy zaczynają bezlitośnie łupić całą Hiszpanię, docierają wreszcie do Galecji, ojczyzny Hydacjusza. On w tym czasie dorasta, wybiera karierę duchowną, zostaje czasem biskupem swojego, swojego miasta i przychodzi mu żyć w bardzo trudnych czasach. To są czasy, gdy załamują się kolejne struktury państwa rzymskiego. Gdy jedni urzędnicy uciekają, inni giną miasta, obracają się w Gruzy, a biskupi trochę chcąc, nie chcąc, zamieniają się w lokalnych liderów. Tutaj pojawia się ich wyjątkowa rola, bo wspomina rzeczywiście o tym, że załamują się struktury administracyjne Rzymu, czy Rzymianie w osobach biskupów szukają w jakiś sposób patronów? Od czasu przywilejów nadanych biskupom, od czasu Konstantyna Wielkiego i jego synów, biskupi pełnili funkcję sędziów. Można było się zwrócić do sądu biskupiego, sądy biskupie do dzisiaj funkcjonują, funkcjonują rzeczywiście. zajmują się nieco innymi już kwestiami niż wtedy, ale wtedy można było do, do biskupa się zwrócić także w sporach całkowicie cywilnych. W momencie, gdy brakuje administracji rzymskiej, albo gdy urzędnicy rzymscy nie stają na wysokości zadania, biskupi są jako duchowni wysokiego szczebla, choć w tamtych czasach biskup to jest zasadniczo kapłan odpowiedzialny za, za, daną, za dane miasto, są szanowani przez barbarzyńskich wodzów. A więc biskupi pełnią funkcję posłów, pełnią funkcję arbitrów pełnią funkcję tych, do których, którzy są posyłani do barbarzyńskich wodzów, którzy niekiedy oddają majątki kościelne na wykupieńców rzymskich. W kościołach biskupich można szukać ocalenia. To są miejsca azylu, można się chronić przed najazdami i zazwyczaj kościoły są przez barbarzyńców zostawiane w spokoju, bo barbarzyńcy czy to wandalowie, czy to swebowie przynajmniej, znaczna ich część, przynajmniej elity są powiedzmy ariańskie. Czy, w, ariańskie, powiedzmy, że są to chrześcijanie. Oczywiście nie wszyscy biskupi się tak zachowywali. Wielu biskupów staje na wysokości zadania, zostają później świętymi, są otaczani powszechnym szacunkiem. Niektórzy uciekają, no tak jak w życiu. Ale, Bartku, czy to nie jest tak, że to tutaj w późnym antyku, a nie w średniowieczu zaczyna się coś, co moglibyśmy. Określić mianem niepopularnego dzisiaj terminu związku państwa z kościołem? Niewątpliwie tak, dlatego że właśnie późny antyk, ówczesne realia, zaamywanie się struktur rzymskich wymuszają mnie jako na biskupach, by wchodzili w rolę świeckich władców. Początkowo biskupi są tylko liderami lokalnych wspólnot, ale w momencie, gdy zabraknie innych ośrodków władzy, Biskupi staną się posiadaczami ziemskimi, staną się sędziami, stają się świeckimi władcami i nie najlepiej to często Kościołowi będzie wychodziło, ale jeszcze w tych czasach, o których mówimy, to jest zjawisko po prostu no, jedyne możliwe. I Hydacjusz jest jednym z takich biskupów. Czytamy, jak on posłuje do króla Swebów, Swebów, których on wyjątkowo nie znosi. On, Jak wielu ludzi tamtych czasów, nawet biskup Hydacjusz, on traktuje ich jak krwiożercze bestie. A jednocześnie musi wyruszyć do nich, żeby albo kogoś wykupić z niewoli, albo negocjować się z władcą swewów, żeby nie niszczył jakiegoś miasta, czy żeby kogoś wypuścił. No więc to są często bardzo trudne, bardzo trudne misje. Widać, że nawet na krańcach Imperium Rzymskiego działo się bardzo wiele i w tym miejscu też muszę nadmienić, że kronikę Hedacjusza przetłumaczył nie kto inny, jak nasz ekspert dr Bartosz Kołoczek. Serdecznie tę jego książkę Polecamy. Bartku, zapomniałem. Dlaczego Hydacjusza nazywamy kronikarzem końca świata? Hydacjusz, no, chociaż pełnił wiele ważnych funkcji w swoim życiu, no niestety sytuacja, której doświadczał, spowodowała, że on był przeświadczony, że zbliża się koniec świata, że zbliża się apokalipsa. No, zupełnie jak w Ewangelii, że gdy zobaczycie pewne znaki, no to on chciał widzieć znaki. Jak ktoś chce widzieć znaki, to zasadniczo je widzi znaki nadprzyrodzone, które mają zbliżający się apokalipsy świadczyć. No ja w swoim życiu już kilka końców świata przeżyłem, przepowiadane przez różnych Nostradamosów. Chyba każdy z nas. <laughs> Chyba każdy z nas. Więc już jest przeświadczony o tym, że zbliża koniec się świata i Ton jego kroniki jest, można powiedzieć, skrajnie apokaliptyczno-pesymistyczny. On po prostu jest kronikarzem kolejnych klęsk, kolejnych niepowodzeń Armii Rzymskiej. Świat rozpada się na jego oczach i on, on ma świadomość tego już pod koniec kroniki, że zbliża się koniec jego życia. Ale to jest też rozczulające, że liczy na to, że pojawi się ktoś, kto jeszcze dopisze te ostatnie kilka akapitów i opisze dokładnie, jak ten koniec świata wygląda. Eee, może kawałek sobie pozwolę przeczytać. Proszę jego, bardzo jego, jego dzieła. W czasie, gdy po Hiszpaniach szaleli barbarzyńca, niemniej zła, wyrządzała też srożąca się zaraza, dobytek i zapasy złożone w miastach zostały zagrabione przez bezlitosnych poborców podatków i wyczerpane przez żołnierzy. Zaczął się szerzyć głód tak potworny, że człowiek z głodu zmuszony był jeść mięso innej istoty ludzkiej. Nawet matki, po zabiciu i ugotowaniu własnych dzieci, pożywiały się ich ciałami. Dzikie bestie, przywykłe do żerowania na ciałach zabitych przez miecz, głód i zarazę, zabijały już nawet ludzi, będących w pełni sił, a pożywiane ich zwokami, w każdym miejscu z wściekłością dążyły do zagłady rodzaju ludzkiego. Tak oto cztery plagi. Żelaza, głodu, zarazy i dzikich bestii szalejących, wszędzie na całym świecie, wypełniły się zapowiedzi pana, ogłoszone słowami jego proroków. Eee, no i potem takie krótkie, mamy informacje, typu Goci wkorczyli do narbonny w trakcie winobrania. Goci zniszczyli to i to. Goci wpadli tam a tam. Eee, zmarł, i podaje imię jakiegoś wybitnego obywatela. Więc eee, też liczne aluzje biblijne. U Hydacjusza się przewijają. Można by powiedzieć, że on jest skrajnym pesymistą, ale mamy takie dwie płaszczyzny, i to jest typowe dla kronik chrześcijańskich, późnoantycznych, i kontynuujące też myśl świętego Augustyna, bo Hydacjusz jest wiernym uczniem świętego Augustyna. Mianowicie, na płaszczyźnie świeckiej, doczesnej, świat się rozpada i kończy. Ale gdy tylko Hydacjusz pisze o historii kościoła, to można powiedzieć, że tutaj historia jest bardzo optymistycznie przedstawiana. Nawet gdy pojawiają się jacyś heretycy, czasami wielkiego kalibru. Nawet gdy dochodzi do sporów w kościele. Chyba już też nie, nie pomija nawet smutnych dla kościoła wydarzeń, na przykład, że jakiś biskup spiskuje przeciwko innym biskupowi. To ostatecznie każda z tych sytuacji dobrze się kończy. Heretycy zostają pokonani, pokój w kościele przywrócony. Znów mamy dwa, dwa państwa. Świat ludzki, imperium rzymskie zmierzające do upadku, i świat boski, ta druga płaszczyzna, która, która zmierza ku powszechnemu zbawieniu. Więc Hydacjus jest synem swoich czasów. To jest taki bardzo popularny sposób narracji, swoją drogą przejęty przez Tolkiena we władcy Pierścieni. Czyli to z jednej strony taka nostalgia za odchodzącym na zawsze światem doczesnym, a z drugiej strony. No, jednak, takie myślenie o tych elfach, krainie Amanu, gdzie wieczne szczęście panuje i gdzie ostatecznie wszyscy się spotkają, wyprawiając się na zachód, na zachodni brzeg. Więc już jest ewidentnie człowiekiem, który pisze in extremitate mundi, czyli na samych krańcach świata i w sensie geograficznym, i w sensie tematycznym. już człowiek swoich czasów. Bartku, bardzo dziękuję ci za kolejną. Wartościową rozmowę, za wiele cennych informacji uzyskanych od ciebie. Bardzo wiele uczę się ja. Myślę, że wiele uczą się także ci, którzy nas oglądają, a Wam oglądającym bardzo serdecznie dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach Kościoła w grecko-rzymskim świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do no, zobaczenia.